Otwarta pracownia rzeźby i ceramiki w Katowicach, dziś otwarta już nie tylko z nazwy. Jeżeli ktoś ma ochotę samodzielnie stworzyć dzieło sztuki, to miejsce dla niego. W pracowni będzie można także obejrzeć wystawę i odkryć w sobie pasję, biorąc udział w warsztatach. Karolina Komada. Miejsce, do którego zaproszeni są nie tylko zainteresowani sztuką, ale też ci, którzy chcą przyjrzeć się, jak powstają rzeźby i ceramika. Życie pana Wojtka na zawsze odmienił wypadek, gdy był niemowlęciem. Miał niespełna miesiąc, gdy został poparzony. Od ponad 30 lat poprzez sztukę stara się zmierzyć z tym, co go spotkało. To zdarzenie z moim wypadkiem, nie? Z tym, że musiałem jakby przejść przez siebie, przez to odrzucanie, bo wyzwiska, no wszystko, co się tylko tam da, sprawiło chyba, że próbuję to wyrażać, że próbuję dotykać takich miejsc, gdzie jest odpowiedzi szukać na to. Dlaczego? Nie? No bo bardzo długo nie rozumiem, dlaczego ja tak mam. Prace artysty ukazują cierpienie, śmierć, ale też i miłość. Poprzez otwarcie pracowni artysta chce inspirować innych. Wojtek zawsze myślał o tym, żeby, tak jak też już mówił wcześniej, mieć kontakt z ludźmi. Bardzo lubi rozmawiać, dzielić się sobą, swoim doświadczeniem bogatym, życiowym, swoją sobą po prostu. No i myślę, że takie miejsce daje tą możliwość, że właśnie przy pracy będzie mógł też rozmawiać, będzie mógł też kogoś nauczyć czegoś, nie wiem, przekazać swoje umiejętności. Pracownia ceramiki i rzeźby powstała przy wsparciu programu Lokalna Kultura, który koncentruje się na pomocy finansowej twórcom chcącym pozytywnie wpłynąć na krajobraz kulturalny miasta. W ramach pracowni przewidziano nie tylko wystawy i warsztaty, ale też występy muzyczne.